Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam nowy model z Ringerem FC120, numer Polonez Kombi. Miałem Wam jeszcze pokazać nie sam edycję, ale tego kupiłem wczoraj. Mam na to numer chyba od sierpnia, ale nie zrobiłem, ale może kiedyś będzie, zobaczymy. No dobra, przechodząc już do modelu, jak widać, według mnie najlepiej wykonany dotychczas z modeli. Ma bardzo ładnie odwzorowane takie detale, jak nawet pomalowane ma lusterka, no to widać jak po prostu jest złapie. O! U mnie są lusterka trochę krzywa, ale bardzo ładnie ma wykonane te lampy. Tak powinny być. Halo, ostrość. O, tak powinny być wykonane. Ogólnie cały przód jest bardzo dobrze wykonany. Oczywiście czarne tablice, tutaj halogeny. Przechodzimy do boku. A są za duże, ale widzimy nawet takie rzeczy jak bagażnik dachowy czy antena u góry. Nie wiem, czy ostrość złapało. Teraz przechodzimy do tyłu. Tył też ładnie wykonany. Wszystkie emblematy tutaj, jak te 1.5 MPI. Albo 1.6? Dobra, nie wiem, co tam pisze. No tutaj na kamerę to nie widać. Kombi na przykład jest ładnie wykonany. Te lampy czarne. Także z po wykonania. Chyba tyle, no wnętrze jak wnętrze. Ciekawe teraz jest też to, że w końcu można je odkręcić od podstawki normalnie przyrzepiem, a nie jakimś gwiazdkowym. Jest to też mój w ogóle pierwszy Polonez w serii, dlatego go zakupiłem. Także no może co, przejdźmy do sesji zdjęciowej, ja później pokażę Wam. Tego oto pięknego Polonez'a Kombi. Może nie lubię plusów, ale Kombi akurat lubię, mi się podoba. A więc teraz przejdźmy do naszej gazetki. Mamy tutaj sam namalowany model, znaczy namalowany, wydrukowany właściwie. Tutaj mamy Polonez'a tego Kombi z 1.6 MPI, co genom nie było coś takiego jak 1.5 MPI. Idąc dalej, kolejną stronę, mamy tutaj Polonez'a Kombi z takimi felgami. Tutaj, nie wiem, jak to pokazać. O, tutaj mamy Polonez'a Kombi na fazie produkcji. O, może tak. Tutaj mamy prototypowego, bo jak widać to jest na Karo. A właściwie to chyba na Atu. Tak, no na Atu. Dobra. Idąc dalej, też mamy jakiegoś Polonez'a Kombi i tutaj na dole mamy jakąś samoróbkę zrobioną z Karo. Tutaj dane techniczne, wykonanie tego modelu. O, i archiwum FSO. Mamy 60 rok. No i to by było na tyle. I jak widać w kolejnym numerze będzie jamnik
Może go kupię, może nie. Zobaczmy, jak to będzie. A wy trzymajcie się i...